Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i bardzo cieszę się, że mogę gościć Was na kanale Flavor Design. Dzisiaj chciałem Wam pokazać produkt Supreme Set marki Tech Protect. Zestaw, który stworzyliśmy do kompleksowej ochrony najbardziej newralgicznych elementów Waszych smartfonów, czyli ochrona ekranu plus ochrona obiektywu. Oczywiście będziemy sobie zakładać wszystkie te elementy, ale najpierw zajrzyjmy do środka. A ja wam szybciutko pokażę, co jest w zestawie, jak to wygląda, a potem przejdziemy do zakładania. W takim minimalistycznym pudełeczku mieści się wszystko, czego będziecie potrzebować, żeby założyć prawidłowo zarówno kamringi, które są w zestawie, jak i szkło hartowane na ekran. W zewnętrznej obwolucie kryje się koperta, w której mamy ukryty cały set. A na zestaw składa się pakiet instalacyjny, wspomniane ringi na obiektywy. Czyli hartowane szkło plus metal, który będziemy zakładać na obiektywy smartfona oraz dwie tafle szkła hartowanego. Bez ramek, bez żadnych wspomagaczy, klasyczne, bardzo twarde, bardzo ładne, bardzo równiutko wycięte szkło hartowane, stosunkowo cienkie, to dosyć istotne. Nie potrzebujemy wcale grubej warstwy szkła na wyświetlaczu, żeby on był świetnie chroniony, leciutkie. Ale bardzo, bardzo trwało, jeżeli chodzi o ochronę, przede wszystkim oczywiście przed zarysowaniami, ale nawet przed stłuczeniem ekranu w pewnych warunkach. Dostajemy tutaj te, myślę, że minimum kilka procent odporności, nawet w przypadku właśnie sytuacji, w których normalnie ekran uległby uszkodzeniu. Tak szkło hartowane może powstrzymać w pewnych przypadkach z całą pewnością również ekran od uszkodzeń takich już naprawdę, naprawdę definitywnych, to po prostu stłuczenie tafli wyświetlacza. Zacznijmy sobie jednak nie od szkieł. A od kamringów, nagle chciałbym pokazać wam kamringi i opowiadać troszkę o nich, dlaczego w ogóle taki wynalazek, po co wam to i jednocześnie oczywiście będę wplatał tutaj przebitki z montażu takich szkiełek. Tu historia jest banalnie prosta. W takim stelarzu stworzywa dostajecie zestaw tylu nakładek dokładnie ile obiektywów ma wasz telefon. Rzecz sama w sobie wykonana jest z aluminium plus szkło hartowane i wszystko kleimy nie. Na tej zasadzie jak szkło do ekranu. Tutaj rzecz jest dużo, dużo prostsza, ponieważ przyklejamy to tego metalowego ringu, który sam w sobie zawsze ma każdy obiektyw. Także nie musimy celować małym szkiełkiem, małą foliką dokładnie w to oczko aparatu. Nie po prostu nakładamy najzwyczajniej w świecie metalowy ring i to tyle, i to naprawdę tyle. Po zdjęciu tej warstwy zabezpieczającej. Mamy dostęp po prostu do w odpowiednich już odległościach i w odpowiednich miejscach umieszczonych, takich właśnie nakładek, camringów. Następnie wystarczy założyć to na telefon. To jest już dokładnie powycinane tak, jak ma być, także nie wyjmujemy nawet ich. Z tego stelażu, stworzywa, tylko wszystko po prostu nakładamy. To sprawia, że cały proces jest banalnie, banalnie prosty. Wszystko skupia się tylko oczywiście na prawidłowym otłuszczeniu, oczyszczeniu powierzchni. Demontaż również jest bardzo prosty. Nie obawiajcie się, że to będzie klej, który zwiąże Wam to na amen, na stałe. Nie, bardzo łatwo będzie podważyć później delikatnie. Tylko oczywiście czymś miękkim najlepiej stworzywa, bądź jakąś drewnianą szpatułką i to sobie bez problemu odejdzie. Tutaj jest wykorzystana taśma dwustronna, mocna, ale taka, która właśnie będzie mogła sobie potem zostać oderwana. Czyli to absolutnie nie spadnie nam samo, nie odczepi się też od byle dotknięcia, ale nie będzie właśnie to problemem później, gdybyście jednak chcieli na przykład z tego albo zrezygnować, albo po prostu porysuje się i będziecie chcieli wymienić na nowe, no bo temu to służy. I tak właśnie ma docelowo zadziałać. Natomiast wiadomo, że gdyby się przydarzyło zarysować. Osłonę obiektywu, tak samo jak i sam obiektyw, to może ujemnie wpływać na jakość zdjęć, dlatego wiadomo, że coś takiego prędzej czy później wymienić będzie trzeba, dlatego ważne, żeby odeszło bez problemu. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o camringi. Tak jak mówiłem, ta rzecz jest stosunkowo prosta, więc tu filozofii nie ma. Troszkę więcej zawsze roboty jest w przypadku szkieł hartowanych i przyklejania ich do ekranów. Dlatego teraz już też z komentarzem przełączamy się na kamerę z góry. Ja będę montował szkiełko i jednocześnie opowiadał Wam o wszystkich pułapkach, które mogą na nas czekać podczas zakładania. Bierzmy się do roboty. Temat kameringów mam już przerobiony, bo tak jak mówiłem, tam sprawa jest bardzo prosta. Ze szkłem na ekran zawsze jest trochę więcej roboty, dlatego uznałem, że każda sytuacja do tego, żeby przypomnieć sobie, jak to prawidłowo zrobić, jak przygotować sobie powierzchnię, oczyścić ekran, będzie dobra. Dlatego mam tutaj dwa szkła ochronne, jedno oczywiście jest na później, jedno sobie zostawiamy. Będziemy je zaraz montować, a zajrzyjmy sobie najpierw do zestawu instalacyjnego. Tutaj jest wszystko, co będzie nam potrzebne, żeby przygotować ekran, czyli dwa zestawy naklejek. Też jedna jest zapasowa. Przyda się przy zakładaniu drugiego szkła, kiedy pierwsze już się zużyje. Te naklejeczki zostawiamy sobie. One naprawdę się bardzo przydają. Mamy małą ściereczkę z mikrofibry. To naprawdę wystarczy. Taki mały kawałeczek tkaniny wystarcza w zupełności. No i bardzo istotne dwa elementy, czyli ściereczka mokra, która oczywiście nasączona roztworem alkoholu i w zasadzie tutaj będziemy zaczynać. Pierwsza czynność to jednak zawsze jest pozbycie się największych drobinek kurzu, które mamy na ekranie, tą właśnie miękką ściereczką z mikrofibry. I od razu na tym etapie taka mała rada ode mnie. Pamiętajcie też, że warto dobrze wybrać miejsce do zakładania szkła. Będę o tym powtarzał za każdym razem, ale jest to bardzo istotne. Jeżeli macie w domu oczyszczać powietrza, najlepiej taki z nawilżaczem od razu. Warto uruchomić go chwilkę wcześniej. Niech oczyści nam dobrze powietrze z drobinek kurzu i nawilży też atmosferę w pomieszczeniu. Tak, żeby związała właśnie wszystkie te wolno latające drobinki kurzu. Świetnym miejscem, choć nieoczywistym, jest też łazienka. Zaraz po kąpieli, czy po prostu, jeżeli w ogóle mamy oczywiście możliwość zrobienia tego w łazience, czyli mamy jakiś kawałek stolika, jakieś szafeczki, na której moglibyśmy się rozłożyć... To świetnie jest, po prostu chcielibyśmy puścić gorącą wodę na kilka minut, tak żeby łazienka nam się zaparowała i ta para wodna również zwiąże cały kurz, który będzie w powietrzu. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że żaden paproszek nam w ostatniej chwili nie osiądzie na ekranie. A wracając teraz do tego co robię w tym momencie. Odtłuszczenie powierzchni jest oczywiście bardzo bardzo istotne i warto zrobić to łącznie z brzegami, nawet tam gdzie nie będziemy mocować folii, tak żeby te powierzchnie też już były po prostu odtłuszczone, gdyby zdarzyło nam się jednak jeszcze dotknąć gdzieś palcem, żeby nie zostawić po prostu żadnych zanieczyszczeń na ekranie. Jeżeli jesteśmy już przekonani, że ekran jest dobrze oczyszczony, dobrze odtłuszczony, znów bierzemy do ręki suchą ściereczkę z mikrofibry, tak żeby pozbyć się smug i reszty zanieczyszczeń, które mogła podnieść ta ściereczka nasączona alkoholem. I w tym momencie ekran mamy prawie, prawie że przygotowany już do zakładania. Ostatnią czynnością, jaką warto wykonać, to jest sięgnięcie po tą największą z naklejek, i przy jej pomocy pozbycie się tych najmniejszych drobinek kurzu, których często nawet nie widzimy gołym okiem, a które, jeśli dostaną się pod szkło, stworzy się wokół nich pęcherzyk powietrza. No i ten pęcherzyk powietrza po prostu będzie bardzo, bardzo widoczny. Będzie szpecił nam efekt końcowy, a ta rzecz jest absolutnie genialna. Ona nie pozostawia absolutnie nic. Zostawmy sobie jeszcze tutaj na chwilkę, a sięgnijmy teraz po szkiełko. Tutaj, jak wspominałem, mamy w 100% standard, czyli klasyczne szkło hartowane, zakładane ręcznie, bez żadnych prowadnic, warstwa, która będzie przywierać do. Ekranu jest zabezpieczony oczywiście protektorem, i mamy tutaj opisane to wszystko dokładnie front. Ze względu na to, że wszystko jest w takich jeszcze miękkich kopertkach i wszystko zapakowane dokładnie w pudełeczko, nie zabezpieczamy, nie ma takiej potrzeby, nic mu się nie stanie. Najistotniejsze jest oczywiście tylko tył, bo tutaj nie może być absolutnie żadnego zanieczyszczenia. Zostawiłem tą naklejkę specjalnie, dlatego że wiem, że właśnie ja nie mam tutaj idealnie ani nawilżonego powietrza, ani odpylonego pomieszczenia, więc prawda jest taka, że w trakcie jak do Was mówię, to już osiadło mi tutaj trochę kurzu, dlatego jeszcze raz się go szybciutko pozbywam i już bierzemy się za robotę. Przed rozpoczęciem nakładania zawsze dobrze jest sobie takie szkło przymierzyć, zobaczyć jakie zostają nam zapasy na krawędziach. Często telefony mają zaoblone brzegi wyświetlaczy. Tam oczywiście szkło nie może przywierać że tylko do płaskich powierzchni, dlatego dobrze się upewnić, jak sytuacja wygląda w przypadku naszego telefonu, zwłaszcza, że mamy też tutaj, na przykład, tak jak w przypadku tego iPhone'a, wycięcie na głośnik bardzo precyzyjne, także warto nim będzie się kierować w trakcie pozycjonowania szkła podczas montażu. I ostatni krok staramy się wykonać miarę szybko i precyzyjnie. Zdejmujemy protektor. Do dołu, nigdy do góry, tak żeby nie nałapać na samo szkiełko nigdy żadnych zanieczyszczeń. Przykładamy. Kierujemy się jedną z krawędzi, bądź tak jak w tym przypadku bardzo pomocne jest też centrowanie na e, wspomniany głośnik i odklejając powolutku protektor, przykładamy. Szkło do ekranu. W tym momencie wystarczy, tak naprawdę, odczekać chwilę ono powinno samo doskonale przywrzeć do powierzchni wyświetlacza jednocześnie wypychając samoczynnie całe, całe powietrze z spod spodu. i w tym przypadku tak dokładnie też się wydarzyło. Widzę, że nie mamy tutaj ani jednego pęcherzyka, ani jednego paproszka. Tak jak widzieliście, trwa to chwilę. Wystarczy dobrze przygotowana powierzchnia, kilka minut, trochę cierpliwości i efekt, jak widzicie, jest świetny. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Tu może zostało nam, o, jeszcze troszkę powietrza. Wystarczy docisnąć to palcem. Takie rzeczy, zwłaszcza gdzieś tam na rogach, potrafią gdzieś tam sobie zostać. Jakieś małe pęcherzyki. One często same sobie znajdą drogę ucieczki w ciągu kilku, kilkunastu minut. To wszystko się ułoży, przywrze do siebie i nie powinno być najmniejszych problemów. Natomiast problemem. Potrafi być kurz, którego mi, pomimo tego, że mam go tutaj dosyć dużo w powietrzu, udało się pozbyć na czas zakładania. Natomiast może Wam się zdarzyć tak, że nie uda Wam się założyć takiego szkła, nie łapiąc ani jednego ziarenka kurzu. Mi też się wiele razy zdarzało, nie panikujemy wtedy. Po to mamy te dwie podłużne naklejeczki. Bierzemy sobie jedną z nich, gdyby zdarzyło nam się złapać drobinkę kurzu. I załóżmy, że jest ona gdzieś w tym miejscu, na przykład gdzieś blisko tego rogu. Co robimy wtedy? Bierzemy sobie taką naklejkę, warstwę klejącą do góry, ponieważ pyłek, jeżeli podniesiemy szkło, przywrze do szkła, on zostanie sobie na szkle. I podnosimy delikatnie, paznokciem, jak najdelikatniej, jeden z rogów i umieszczamy naklejkę pod spodem w miejscu, w którym był pyłek. Dociskamy, tak żeby on związał się z naklejką. Znów bardzo delikatnie podnosimy i odrywamy naklejkę. Wysuwamy ją i po chwili mamy znów świetnie przylegające szkło. To jest też kwestia co najwyżej tylko dociśnięcia tutaj krawędzi, wypchnięcia całego powietrza, i po chwili wszystko jest super. Także jak widzicie, pyłków potencjalnie da się pozbywać już po założeniu szkła. Bez uszkadzania go, bez konieczności zdejmowania całego nie kombinujemy nic może nie myjemy, nie przecieramy, ponieważ będzie tylko i wyłącznie gorzej. Jeżeli zdarzy się złapać pyłek, tymi naklejkami bez problemu go wyciągniecie, tylko też cierpliwie i ostrożnie, a na pewno się uda. Samo szkło. Bardzo dobre, robi wrażenie. Przelega ładnie, przelega równo. Bardzo dobrze pasuje do samego ekranu. Świetnie kończy się tutaj, właśnie na tych zaobleniach. Produkt absolutnie pierwsza klasa i powinien Wam naprawdę, naprawdę świetnie służyć. Także ja gorąco polecam Supreme Set, zestaw dwóch szkieł ochronnych plus camringi. Naprawdę bardzo fajne zabezpieczenie tych właśnie narażonych na uszkodzenie elementów waszego smartfona. Jestem przekonany, że będziecie z tego zadowoleni, że będzie Wam to super służyć. Mam zatem nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tym produktem. Jeśli tak, to jest mi niezmiernie miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę, że wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.